Przed nami trzynasty odcinek nowego tureckiego serialu, Miłość i Nadzieja. Kuzej postanawia wypłacać Eli w pensję, ale to nie koniec prezentów od losu dla niej. Kolejnym jest fakt, że Handan będzie ją wprost błagała, by nie wydała jej jako sprawy wypadku. Uczyni to, czy zachowa to dla siebie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w trzynastym odcinku, Ask We Umut, co się wydarzy w trzynastym odcinku, Miłość i Nadzieja. Kuzej postanawia wypłacać Elif pensję. Firdes namawia Murwę, by wróciła do niej do pracy. Handan błaga Elif, by nie ujawniła, jak było z jej wypadkiem. Ege dowiaduje się, że Cajnep mieszka w domu Meli. Yildiz cieszy się na przyjazd syna. Zobacz, co się wydarzy, zdjęcia publikujemy w galerii. Osiemnastoletnia Cajnep mieszka z matką w niewielkim mieście i marzy o przeprowadzce do Stambułu. Marzenie to ma się ziścić, gdy Cajnep dzięki swym zdolnościom i pracowitości dostaje się z rewelacyjnym wynikiem na Wydział Prawa Uniwersytetu Stambulskiego. Dziewczyna szykuje się do wyjazdu, żegna się z przyjaciółmi, nie wiedząc, że tymczasem jej matka Gonul popada w bardzo groźne tarapaty i zostaje aresztowana. Zanim zabierze ją policja, Gonul zdąży napisać do córki list, w którym przedstawia nieprawdziwy powód swojego zniknięcia. Jednocześnie prosi swego dawnego kochanka i biologicznego ojca Cajnep, Bulenta, żeby zaopiekował się dziewczyną.